Marcin, twoja forma z Hiszpanii dalej jest. Dwie bramki tym razem strzelone Gliwiczanom. Widać, że jest moc w drużynie FC Toruń. Na pewno bramki cieszą, ale na pewno najważniejsze jest zwycięstwo i to, że cała drużyna zagrała dzisiaj naprawdę dobre zawody. Szkoda tych dwóch straconych bramek, bo wydaje mi się, że sami sobie je strzeliliśmy, ale no, popracujemy nad tym na pewno i w przyszłości będziemy starali się eliminować takie błędy. No tak jak powiedziałem, najważniejsze cieszy to, że wygrywamy, twierdza pozostaje niezdobyta i gramy dalej. Wracasz cały czas utrzymujesz pierwsze miejsce w klasyce strzelców. Jakie to uczucie znowu być tym najlepszym w futsal ekstraklasie? Poczekajmy, do końca sezonu jest jeszcze 9 kolejek, także nie patrzę na razie na to, na którym miejscu jestem w klasyfikacji strzelców, tylko na to, żeby drużyna dostała się do czwórki. Dla mnie w tej chwili to jest najważniejsze. Przed Wami mecz pucharowy z Gattom Active z Duńska Wola. Byliście blisko z niespodzianki, mogliście wygrać mecze w Duńskiej Woli, niewiele zabrakowało. Czy tym razem będziecie chcieli udowodnić to, że na własnym parkiecie jesteście najlepsi? Na pewno tak. I czy to jest puchar, czy to jest liga, myślę, że do każdego meczu podchodzimy na 100% i wyjdziemy w pełni zmobilizowani i chcemy awansować do kolejnej rundy. Tego życzę. Dziękuję. Trenerze, także Marcin Mikołajewicz w rozmowie z nami wspominał ten mecz w Gliwicach. No i on mówił, że dziś to zwycięstwo smakuje wyjątkowo, bo udało się pokazać, kto tak naprawdę jest górą. No to prawda. Dzisiaj grał zespół zdeterminowany, zmotywowany. I myślę, że pokazał to na boisku, także chwała i słowa uznania dla moich zawodników, bo pokazali dzisiaj naprawdę serce i, no i też mądrze grali, bo trzeba przyznać, że od samego początku jednak narzuciliśmy swój styl gry i udało nam się zepchnąć drużynę gości do defensywy. Wiedzieliśmy o tym, że goście jednak dysponują zawodnikami o dużym doświadczeniu. To jest Benjaminek, ale tam jest właściwie większość graczy no, z ogromnym ograniem na ekstraklasowych parkietach, także liczyliśmy się z tym, że ten mecz nie będzie łatwy i no, jak pokazał przebieg, jednak no, ciężko było dzisiaj, bo jednak tą przewagę, którą uzyskaliśmy na moment straciliśmy, zniwelowaliśmy, ale to ostatnie słowo należało do nas i co najważniejsze, pokazaliśmy skuteczność dzisiaj. No i cieszą 3 punkty. Myślę, że dodatkowo cieszy to, że to było znowu świetne widowisko tutaj jako mecz i pełna hala, fantastyczna atmosfera, wiele emocji tutaj. Także no cóż, no, futsal myślę, że bardzo fajnie się rozwija w Toruniu i oby było tak dalej. Trenerze, kiedyś umawialiśmy się na rozmowę w połowie z tej rundy zasadniczej o potencjale drużyny, o tym, o co w tym sezonie ta drużyna może i ma grać. Wtedy nie udało się, dzisiaj jest okazja coraz bliżej tych decydujących rozstrzygnięć, na co stać drużynę z Torunia. To prawda, tak się umawialiśmy i dalej jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ten mecz był bardzo dla nas ważny, bo gdybyśmy dzisiaj stracili punkty, to drużyna z NBIT-u odskoczyłaby nam mocno. No w tej chwili zbliżyliśmy się właśnie do drużyny z Gliwic. Mamy jeszcze mecz mniej niż ta drużyna. No przed nami bardzo ważne spotkania i tak naprawdę dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok, ale myślę, że najbliższe mecze pokażą, czy stać nas na to, aby powalczyć o czołowe miejsca w futsal ekstraklasie. Ja bym tutaj nie pompował balonika, bo jak widzimy, ta liga jest jeszcze bardziej szalona niż w roku ubiegłym, bo w roku ubiegłym to było jakieś szaleństwo, ale w tym roku to już jest w ogóle no, niesamowite i myślę, że ta walka o utrzymanie będzie niezwykle dramatyczna, właściwie będzie trwała do ostatniej kolejki. Chociaż nie znam wyników dzisiaj, ale to nie zmienia faktu, że tutaj nikt się nie podda i tutaj nie ma zespołów słabych w tej lidze. Także, tak jak mówię, ciężko będzie dzisiaj już odpowiedzieć, o co gramy, bo my gramy w każdym meczu właściwie o to, aby udowodnić, że stać nas na walkę o czołowe lokaty. Trenerze, jeszcze chciałem zapytać o to, co przed Wami. Puchar Polski, wiadomo z jak silnym rywalem gracie, ale ja chciałem zapytać o Wasze podejście. Jak Wy traktujecie Puchar Polski, bo różne zespoły do tych pucharów podchodzą? No, wiadomo, dla nas priorytetem jest liga, to jest zrozumiałe. Puchar Polski to kolejny taki cykl spotkań, być może, bo mamy teraz jeden mecz z Gattą z Duńska Wola. No fajnie, że gramy u siebie, fajnie, że to jest lider futsal ekstraklasy, bo to będzie kolejne świetne, myślę, widowisko. No i zobaczymy, na pewno zagramy na dużym luzie, nie mamy jakiegoś mocnego ciśnienia, aby, nie wiem,
my musimy koniecznie zdobyć w tym sezonie Puchar Polski. Oczywiście nie zrezygnujemy z tego trofeum, jeśli nadarzy się okazja, jeśli okażemy się lepsi od Gat, to na pewno będziemy już potem mocno przygotowywać się już do dwóch meczów, bo potem już jest taki cykl, w którym jest i mecz i rewanż, także to już jest dwumecz, także to już nie będzie, to już trzeba będzie się mocno napracować i przygotować pod każdym względem. Natomiast no, nie skreślamy siebie, nie powiemy, że wychodzimy na ten mecz, aby nie walczyć o to trofeum. Chcielibyśmy, oczywiście, że tak. Ja myślę, że dzisiejszy mecz w Toruniu nie był na pewno waszym wymarzonym wykonaniu. 6-2, ciężki rywal, ciężki teren. Jakie odczucia po tym spotkaniu? Odczucia, no jakie mogą być odczucia, przegrywając 6-2. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę zagraliśmy niezłe zawody, uważam. Ogólnie mecz uważam, że był wyrównany. Stworzyliśmy podobną ilość sytuacji, co drużyna z Torunia, tylko byliśmy po prostu nieskuteczni. A drużyna z Torunia praktycznie wykorzystała większość naszych błędów w obronie i stąd taki wynik. Chyba po przerwie tej świątecznej nie najlepsza dyspozycja waszego zespołu w ostatnich spotkaniach. Tak jak powiedziałem na wstępie. Z dzisiejszego meczu, poza wynikiem, mogę być zadowolony z drużyny. Naprawdę włożyli wiele serca, gra wyglądała dobrze, zabrakło skuteczności i jak gdyby determinacji w obronie. Poza tym można być zadowolonym. Pracy sędziów nie będę komentował, przemiliśmy to najlepiej. I tak jak pan mówi, początek no, wygląda wręcz dramatycznie, 3 mecze, 1 punkt, ale pierwsze dwa mecze szczególnie może mieć pretensje tutaj duże do siebie, bo zagraliśmy słabo w tych dwóch meczach. Dzisiaj wynik wskazuje na to, że byliśmy, powiedzmy, o ligę słabsi, ale tak to w moim odczuciu nie wyglądało na boisku. Dziękuję. Trunia na pewno, żeby zdobyć punkty, jednak wynik 6-2 na pewno was nie zadowala. No zgadza się, no. Przyjeżdżamy na trudny teren, bo jak wiemy, no, Toruń tutaj nie przegrał meczu jeszcze, natomiast liczyliśmy na 3 punkty. Wynik myślę, że nie odzwierciedla całkowicie przebiegu gry, bo myślę, że jesteśmy z gry w miarę zadowoleni. Wynik pokazuje coś innego. Musimy wyciągnąć wnioski, zobaczyć co się stało. Dziwne bramki z naszej strony padały po naszych gdzieś tam wybiciach. Także musimy szybko wyciągnąć wnioski, bo kolejne mecze, punkty nam uciekają i będziemy walczyć dalej. Tak? No właśnie po przerwie świątecznej w 3 spotkaniach tylko 1 punkt to nie jest najlepszy bilans na rundę rewanżową. No na pewno oczekiwaliśmy czegoś innego. Zresztą miejsce po pierwszej rundzie wskazywało też, że będziemy drużyną, która będzie się gdzieś tam liczyć w czołówce. Nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę, bo gdzieś tam te mecze, czy ten, czy poprzedni, nie były tragiczne. Gdzieś tam w miarę dobrze wyglądaliśmy. Tracimy bramki, trochę głupie bramki. No musimy szybko przeanalizować, szybko wyciągnąć wnioski, bo tak jak mówię, sezon już powoli nam ucieka, a musimy punkty zdobywać, żeby gdzieś tam do tej pierwszej czwórki, co jest naszym celem, awansować.